Witam Państwa serdecznie, oficjalnie. Nazywam się Kasia Wiekiera i w imieniu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot witam na webinarze leśnym. Nasze spotkanie jest nagrywane i wszystkie webinary pracowni są dostępne na kanale YouTube Pracowni. Dzisiaj naszym gościem jest Adam Wajrak, dziennikarz, fotograf, działacz na rzecz ochrony przyrody, autor wielu książek, publikacji dotyczących ochrony przyrody. Adam mieszka w Puszczy Białowieskiej od 97 roku. Tak, od 97. Tak, a przyjeżdżam od 88. I właśnie o puszczy nam dzisiaj opowie, ale też o polskiej przyrodzie i tym, jak ją chronić. Później każdy będzie miał też możliwość zadania pytania, a ja będę moderowała dyskusję. Muszę też powiedzieć, że nasze spotkanie to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele z Funduszu Krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Adam, oddaję Ci głos i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dzień dobry. Tam pojawiła się w mojej biografii krótkiej taka informacja, że też jestem członkiem Akademii Nauk Instytutu Oceanologii. Nie jestem ani członkiem Polskiej Akademii Nauk, ani Instytutu Oceanologii. Ona się zapewne, ja sobie tak myślę, wzięła stąd, że brałem udział w wyprawach polarnych Instytutu Oceanologii parę razy, więc jakby prostuję od razu, że ja nie mam takich ambicji naukowych. Chciałbym powiedzieć, bardzo się z Wami przywitać, bardzo mi miło, że jest tyle osób i jest mi miło, że mogę to robić z Puszczy Białowieskiej, z miejsca, które daje olbrzymią nadzieję na to, że może być naprawdę dobrze. Ja zrobiłem taką krótką prezentację o tym, co tutaj się w Puszczy działo przez ostatnie 100 lat. I te ostatnie 100 lat to jest na pewno najgorsze 100 lat w historii Puszczy Białowieskiej, aczkolwiek jest pewna nadzieja, bo ostatnie 5 lat to jest coś najlepszego, co się stało w tych ostatnich 100 latach. Zacznę trochę moją prezentację nietypowo. Później chciałbym, żebyśmy sobie mogli zrobić taką luźną dyskusję na temat tego, co możemy zrobić, żeby ten stan, który jest obecnie w Puszczy Białowieskiej, utrzymać, albo żeby on się mógł przerodzić się w stan trwały, na przykład w postaci Parku Narodowego lub też innej formy ochronę. No dobrze, więc ja zaczynam moją prezentację. Poczekajcie. O. Przepraszam. Okej, jeszcze raz. No. Teraz momencik, jeszcze raz spróbujemy. Dobra, czy wszyscy widzą ładne zdjęcie z żubrami? Tak, super, wspaniale. Więc ja chciałbym Wam opowiedzieć o Puszczy Białowieskiej nie w kontekście nadziei, w kontekście tego, że można wygrać, w kontekście tego, że jesteśmy świadkami czegoś zupełnie niezwykłego. Następne zdjęcie już nie jest takie piękne i wesołe. To jest zdjęcie z 1916 roku. To jest zdjęcie przedstawiające niemieckich żołnierzy na tle wielkiego, olbrzymiego, wyciętego dębu i taka leśna eksploatacja Puszczy Białowieskiej albo w ogóle gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej zaczęła się bardzo, bardzo późno, jeśli chodzi o lasy, natomiast ona była dość gwałtowna i dość rabunkowa i zaczęła się w 1915 roku wraz z wejściem wojsk niemieckich. Niemcy zobaczyli, że tu są wielkie drzewa, że tu są wielkie zwierzęta, sprowadzili z kolonii w Afryce swoich specjalistów od eksploatacji zasobów. Oni zbudowali kolejki, zaczęto wywozić, wycinać,
później byli Anglicy, później byli, później wbrew opowieści, którą fundują Lasy Państwowe, równie dużo co Anglicy wycinała też strona polska. Więc jakby przez całe właściwie dwudziestolecie międzywojenne z małą przerwą na II wojnę światową trwa olbrzymia, gigantyczna wycinka puszczy robiona przez Niemców, przez Anglików, no oraz przez władze polskie i Lasy Państwowe. Tu teraz mamy takie bardzo ciekawe zdjęcie. To jest zdjęcie z 1961 roku. Adam, przepraszam, ale musisz chyba jeszcze raz udostępnić prezentację. Dobra. Jeszcze raz udostępnić ekran. Mhm. Jeszcze raz, dobra, to ją zatrzymuję. To cofniemy się. Dobra, czekajcie. Okej. Dobra, widać tych niemieckich żołnierzy? Tak, teraz widać. Widać, super. No więc to jest, tak jak mówiłem, to jest zdjęcie z okolic początków I wojny światowej. W 1915 roku Niemcy weszli do Puszczy. Zaczęła się olbrzymia eksploatacja. Ona trwała do II wojny światowej. Najpierw to byli Niemcy, którzy zrobili kolejki, którzy zrobili potężną wycinkę, którzy stworzyli tutaj tartaki, takie jak Czerlonka, Grudki, Hajnówka się wtedy rozrosła. Później po nich przeszli Anglicy, oni też bardzo dużo cieli i też cięła strona polska, czyli Lasy Państwowe, wbrew tym opowieściom, że przed wojną było wszystko cudownie i cięto i chroniono, i Loret założył Białowieski Park Narodowy, to nie jest do końca prawda. Wycinka prowadzona przez Lasy Państwowe była mniej więcej na poziomie tej słynnej century, czyli Anglików, którzy wycinali bardzo, bardzo dużo. Więc my widzimy to zdjęcie z 1916 roku. Następne zdjęcie jest z 1961 roku. To jest bardzo, bardzo ciekawe zdjęcie pokazujące fragment Puszczy Białowieskiej w grudniu, zrobione przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego Korona. To był pierwszy taki prawdziwy program szpiegowski przy użyciu satelitów. Te satelity robiły zdjęcia na negatywach. One były zrzucane w specjalnych zasobnikach. Była cała historia, żeby je przejąć. Bardzo dużo się nie udawało przejąć. Nasze szczęście, a może szczęście trochę w nieszczęściu, polega na tym, że fragment Puszczy Białowieskiej został sfotografowany w grudniu. I tutaj co widzicie? Nie wiem, czy tutaj widać strzałkę. Widzicie rezerwat ścisły, czyli Białowieski Park Narodowy, i on jest właściwie nietknięty, on jest bez żadnych cięć. Widać tutaj rezerwat Szafera, to jest jeden z najlepiej zachowanych części puszczy. On też był chroniony od czasów przedwojennych. No i widać granicę rozdzielającą puszczę. I tutaj widać taką dość paskudną rzecz, to znaczy olbrzymia, gigantyczna ilość zrębów zupełnych, gniazd po stronie polskiej, po stronie radzieckiej albo białoruskiej. Widać jakieś takie resztki po przedwojennych zrębach prowadzone przez władze polskie, ale one zarastają, ona jakby ta puszcza po tej stronie radzieckiej się, no co tu dużo nie gadać, wylizuje. To jest zdjęcie bardzo przykre dla mnie, jako dla Polaka, bo ono pokazuje niestety, że po stronie polskiej ta puszcza ma się nie najlepiej. No a tu jest moje zdjęcie, bo wszyscy sprowadzają wycinkę w Puszczy Białowieskiej do tego pamiętnego 2017 roku. To jest zdjęcie, które zrobił mi Janusz Korbel w 2003 roku. I jeszcze na początku lat 2000 wycinano w puszczy naprawdę bardzo duże dęby. I był to proceder powszechny. Wycinano dęby mające 300, mające 400 lat.
Następne zdjęcia to jest rzeczywistość Puszczy Białowieskiej w 2010 roku. To są okolice Drogi Browskiej i też widzicie po prostu potężną, gigantyczną wycinkę. Tak to wyglądało przy Drodze Browskiej. No i wreszcie mamy rok 2017 i to jest absolutnie rzecz, która przebija nasze wszelkie wyobrażenia, bo w roku 2017 wycięto około 200 tysięcy metrów sześciennych drewna, 200 tysięcy metrów sześciennych ostatni raz wycinano za PRL-u, wycinano w 1988 roku. To jest gigantyczna ilość. Ten 2017 rok był o tyle szokujący, że jakby od 1989 roku każdy rząd polski próbował jakoś tą puszczę chronić, więc jakby w 1996 został powiększony Białowieski Park Narodowy, w 2004 powstały nowe rezerwaty. Na początku jeszcze próbowano ciąć w nich kornika, ciąć drzewa kornikowe, później to się zostało ukrócone między innymi przez Adama Bogdana, który był wtedy w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Więc jakby mniej lub bardziej każdy rząd od 1989 roku posuwał do przodu ochronę Puszczy Białowieskiej. I wreszcie przyszedł minister Szyszko i powiedział, że tak dłużej być nie może. Zaczęły się te gigantyczne, olbrzymie cięcia. Tutaj to, co widzicie, to są okolice Wilczej Tryby, miejsca, w których obserwowałem dzięcioła trójpalczastego. Wywożono wtedy naprawdę olbrzymie ilości drzew, drewna, bardzo ważnych drzew dla tutejszego ekosystemu, bo martwych ćwierków. Żeby wam unaocznić, jak to naprawdę wyglądało, to jest zdjęcie zrobione wiosną 2017 roku w okolicach Dąbrowy, tutaj na północ od Teremisek. To było jedno z lepszych miejsc do obserwacji dzięcioła trójpalczastego i we wrześniu to miejsce wyglądało tak. To jest dokładnie to samo miejsce. To jest miejsce, które zostało po prostu totalnie, ale to totalnie zdemolowane, bo nie tylko wycinano drzewa, które wywożono, ale również miażdżono całkowicie naturalne odnowienie. To było po prostu jak po bombardowaniu, to znaczy miałem tam dziuplę dzięcioła trójpalczastego, miałem jej pozycję na GPS-ie, nie byłem w stanie znaleźć tego miejsca. To było po prostu coś naprawdę wstrząsającego. Mało tego, postanowiono, że puszcza będzie zabijana dwa razy, to znaczy nie tylko będzie prowadzona wycinka, ale również to wszystko zostanie uprzątnięte, będzie prowadzone nasadzenie, no i tutaj właśnie mam propagandę Lasów Państwowych na tak zwanym zrębie ministra Szyszki, że sadzą 100 drzew na minutę i że odnawiają Puszczę Białowieską i że ta puszcza będzie w ogóle lepsza i wspanialsza i tak dalej. Oczywiście jak zwykle to się musiało skończyć tym, że ogrodzono to płotem, no i tam powstanie jakaś straszna uprawa leśna. I muszę powiedzieć, że ten 2017 rok też był niesamowity, jeśli chodzi o aktywność obywatelską. To znaczy w tych wszystkich wcześniejszych latach oczywiście były protesty, były wstrząsające happeningi, takie jak przywiezienie dębu pod pnia po wielkim dębie pod Sejm, to robił Janusz Korbel. Były protesty naukowców, były projekty objęcia całej puszczy parkiem, były ważne głosy bardzo jak Czesława Miłosza, który napisał taki wstrząsający artykuł w Tygodniku Powszechnym o puszczy, rozebrać Wawel na cegłę, więc jakby były, ale to nigdy nie doszło do takiego, że tak powiem, użyję tego słowa, ale on jest bardzo adekwatny,
takiego wkurwu ludzi i myślę, że on brał się głównie z tego, że tak jak mówię, wcześniejsze rządy próbowały tą puszczę chronić. To był pierwszy raz jakby w niepodległej Polsce coś takiego, że cofnięto się i to cofnięto się bardzo wyraźnie. No oczywiście na te protesty rząd, jeszcze wtedy ministrem był minister Szyszko, odpowiedział propagandą i to taka na przykład taka tego typu, że ta puszcza pełna suchych świerków jest bardzo niebezpieczna, upadający świerk może zabić człowieka. Do tego zostały szybko bardzo jakby uruchomione tak zwane czynniki społeczne. Ja jestem jeszcze trochę wychowany w PRL-u, bo to rzeczywiście jak w PRL-u działało, czyli tak zwany czynnik społeczny polegał na tym, że po prostu lasy państwowe, głównie lasy państwowe, ale też myślę, że ministerstwo różnymi swoimi drogami trafiają do tak zwanych zwykłych ludzi, no i ci zwykli ludzie biorą sprawy w swoje ręce i protestują przeciwko ekologom. To jest transparent, który bardzo długo wisiał na drodze z Hajnówki do Białowieży. Tutaj macie taką bardzo spontaniczną demonstrację, która była w czasie obrad UNESCO w Krakowie w 2017 roku. Jak widać, wszyscy są bardzo spontaniczni i mają wydrukowane jedną czcionką transparenty mówiące o tym, że popierają ministra Szyszkę i popierają dyrektora Tomaszewskiego i tak dalej, i tak dalej. No do tego oczywiście na tych dzielnych ludzi, którzy protestowali, po prostu ruszono z bardzo brutalną siłą. Strażnicy leśni, ale także policja brali udział w rozbijaniu blokad, w robieniu, w używaniu siły czasami bardzo w sposób brutalny. No ale ta strona społeczna się nie poddała. To jest bardzo ciekawa rzecz, to jest serwetka. Tą serwetką wycierali sobie usta różni ważni ludzie, którzy przyjechali do Krakowa na szczyt UNESCO. Przyjechali na szczyt UNESCO i się okazało, że ten szczyt UNESCO był takim pierwszym zwycięstwem. Te serwetki podłożył im Greenpeace. Greenpeace zapowiadał jakiś protest na UNESCO, wszyscy się spodziewali, że oni po prostu skoczą na jakichś spadochronach, przypną się, przepraszam, do czegoś. Tymczasem Greenpeace po prostu podmienił serwetki na głównym bankiecie, gdzie wszyscy ważni ludzie byli i wszyscy sobie jakby wycierali usta, patrząc na ten dziwny napis. Jak wiecie, i to jest historia, o której chcę wam opowiedzieć, protesty w puszczy już nie ma, one się skończyły. Ostatnie harwestery wyjechały z Puszczy Białowieskiej w 2017 roku i właściwie od tego czasu nie mamy w puszczy cięć. I to jest coś niezwykłego, bo okazuje się, że w tej chwili mamy w puszczy, no to jest już właściwie 5 lat, mamy 5 lat, które są najlepsze w tych ostatnich 100 latach. To znaczy takiej Puszczy Białowieskiej, która się sama odnawia, która sama się regeneruje, w której nie ma cięć, nie doczekał się ani profesor Szafer, ani profesor Karpiński, ani profesor Faliński, ani profesor Kossak. Jest to coś niebywałego. To jest wstrząsające, że ta strona społeczna działająca na bardzo, bardzo różnych poziomach, protestująca akcyjnie, ale również działająca na zasadzie lobbingu, ale też prawnie w Unii Europejskiej, zdołała tą rozpędzoną od
ponad 100 lat machinę zatrzymać. I to jest niezwykła opowieść o Puszczy Białowieskiej. Do tego widzimy, że ten las bardzo szybko się regeneruje. To znaczy my oczywiście nie odzyskamy tych wielkich drzew, które nam zabrano w czasie tych 100 lat w 2017 roku, ale widać, że puszcza bardzo, bardzo szybko się po prostu zapuszcza. To znaczy to, co widzieliście na poprzednich zdjęciach, to widać, że mamy fantastyczne, naturalne odnowienie wielu gatunków. Świerka, mamy fantastyczne odnowienie jesionu, który zamiera, mamy fantastyczne odnowienie dębu, mamy fantastyczne odnowienie klonu, lipy, więc jakby dzieje się coś niezwykle dobrego. Do tego widać, że dość szybko przybyło nam to, co jest kluczowe dla ekosystemu puszczy, a mianowicie duża ilość martwych drzew w różnego rodzaju postaciach. I to powoduje, że z kolei mamy olbrzymią, gigantyczną różnorodność różnych organizmów związanych z martwymi drzewami i ich częściami. I to też dzieje się bardzo szybko i na naszych oczach. I tu widzicie grzyby, znaczy wcześniej były śluzowce, tutaj macie na przykład soplówkę, kiedy się było spotkać bardzo trudno, teraz jest to dość łatwe. Widać, że to się bardzo, bardzo szybko regeneruje z tych wszystkich refugiów puszczańskich, które zostały zostawione. Ja jestem miłośnikiem ptaków i muszę wam powiedzieć, że przez bardzo wiele lat, żeby zobaczyć dzięcioła białogrzybietego albo dzięcioła trójpalczastego, szczególnie chodzi o trójpalczastego, musiałem się albo udać do rezerwatu ścisłego i w tym rezerwacie ścisłym gdzieś tam szukać go, albo czasami miałem szczęście, że na takim terenie w pobliżu mojego domu, gdzie bobry zalały kawał lasu i leśnicy się tam nie mogli dostać, że on czasami się pojawił. I to było wszystko. W tej chwili ten gatunek jest bardzo łatwy do zobaczenia w puszczy. On po prostu, ja czasami się śmieję, że przez to, że udało się zatrzymać tą wycinkę i że w puszczy nie ma żadnej wycinki od ponad 5 lat, spowodowało, że dzięcioł trójpalczasty jakby po prostu został uwolniony z rezerwatów. I to jest niezwykła rzecz. Do tego w tych wszystkich zawaliskach świerkowych i tak dalej, jest genialne miejsce dla rozrodu i po prostu dla odpoczynku dla bardzo wielu zwierząt. Ja myślę, że ten krótki moment, kiedy w puszczy na chwilę się pojawił niedźwiedź i mieliśmy go tam przez 2 lata, dopiero budowa muru to zatrzymała tą rekolonizację przez niedźwiedzia. Zawdzięczamy temu, że mamy masę miejsc, gdzie człowiek po prostu nie może wejść. Zwierzęta wbrew pozorom z tymi zwalonymi świerkami sobie radzą bardzo, ale to bardzo dobrze. No i co jest ciekawe też, mamy dużą zmianę w stosunku do zwierząt tutaj w puszczy, czyli ludzie mogą na przykład sobie spokojnie obserwować żubry, te żubry nie są przeganiane, możecie je zobaczyć tak jak u nas w teremiskach, ale też możecie je zobaczyć w lesie. Bardzo ważna, fajna rzecz i to jest dla mnie duża zasługa ludzi, którzy organizują. Tutaj była organizowana akcja Rykowisko dla jeleni, a nie dla myśliwych. Możemy wreszcie poza rezerwatem ścisłym obserwować rykowisko w dzień. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Jelenie jakby doskonale znały, wiedziały, że będą strzelane po prostu za dnia i one się po prostu nie ryczały w dzień. Jest to niezwykła zmiana. No i wreszcie obserwacje wilków są coraz łatwiejsze. To też jest bardzo ważne, bo jakby duża obecność w puszczy ludzi kochających przyrodę powoduje, że kłusownictwo tutaj na wilki, albo po prostu nielegalne strzelanie do nich przez myśliwych
jest właściwie zerowe, z tego powodu, że oni się po prostu boją, że się na kogoś w lesie natkną. Więc możecie, właściwie puszcza w tej chwili, to jest jedno z najlepszych miejsc, żeby spotkać wilka. No oczywiście ciągle spotykamy ślady gospodarki leśnej, różnorakie. Tutaj macie zebrane przeze mnie, bo chcę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że puszcza nie ma żadnych problemów, ma. Tutaj widzicie butelkę, ja nie wiem, czy to widać, z napisem CPN i różnego rodzaju resztki po tak zwanej ochronie upraw. Bardzo dużym problemem w puszczy jest z pewnością brak wody i katastrofa klimatyczna. Widzicie wyraźnie, na tym zdjęciu widać Ols i mniej więcej woda powinna sięgać tych mchów. W tej chwili jej tam nie ma. To jest bardzo, bardzo zła rzecz, ale chcę powiedzieć też jedną bardzo ważną rzecz. To znaczy na pewno zmiany klimatu i katastrofa klimatyczna jest zabójcza dla ekosystemów leśnych. Z pewnością. Natomiast z pewnością też ekosystem tak różnorodny i tak naturalny i pozostawiony przez człowieka bez ingerencji będzie sobie lepiej z nimi radził niż ekosystemy przekształcone przez człowieka. Więc jak ktoś mi mówi, czy ja widzę i czy się niepokoję o to, jak katastrofa klimatyczna wpłynie na puszczę, odpowiadam tak, widzę, niepokoję się, ale o wiele bardziej niepokoję się o inne polskie lasy, które są o wiele mocniej przekształcone przez ludzi, przez gospodarkę leśną, przez lasy państwowe. Bardzo prosty powód. W puszczy mamy tyle żywotnych populacji gatunków drzew, że następuje bardzo szybko ich wymiana, to znaczy wymiana, zmiany proporcji i wiemy to też z historii, że tak się dzieje. Więc jakby tak, jest to niebezpieczne, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że puszcza z martwymi drzewami, które tworzą mikroklimat, jest też o wiele lepiej przystosowana do radzenia sobie z katastrofą klimatyczną niż lasy gospodarcze. No ale mamy zupełnie nowe zagrożenia, zupełnie nowe historie. To nie jest akurat zdjęcie z puszczy, ale dokładnie taka instalacja zrobiona przez polski rząd przecięła Puszczę Białowieską. Jest to niesłychane zagrożenie dla przyrody, szczególnie dla populacji rysia. Myślę, że jeżeli ten płot nie zostanie przynajmniej częściowo po prostu zdjęty i zdemontowany, to populacja rysia w przeciągu najbliższych 5-10 lat zniknie, więc jakby to jest bardzo zła rzecz, natomiast też myślę sobie o tym, że to jest rzecz, która jest do zdemontowania po prostu. To się da zrobić, że jednak szkody związane z wycinką są o wiele większe niż z budową tego płotu, chociaż przy jego budowie na przykład zrobiono masę dróg, to oznacza większą śmiertelność małych zwierząt, to oznacza większą fragmentację środowiska, to oznacza zawleczenie bardzo wielu obcych gatunków w środek puszczy. No i jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju, to oznacza znaczne pogorszenie naszego bezpieczeństwa, bo przez taką dziką puszczę trudno przyjechać czołgiem, wozem pancernym czy nawet wozem terenowym. Natomiast budowa dróg od granicy spowodowała to, że tu jest na pewno mniej bezpiecznie. Myślę, pomimo tych wszystkich rzeczy, myślę, że Puszcza Białowieska pokazała kilka bardzo ważnych rzeczy. Znaczy, po pierwsze, że nawet niektóre jej części przekształcone wcześniej przez człowieka znakomicie sobie radzą, znakomicie potrafią się zrenaturalizować, nie potrzebują naszej pomocy. Jestem przekonany, że tak jest z dużą częścią polskich lasów. Oczywiście wycięcie starego drzewa to jest okradzenie nas z niego tu i teraz. Natomiast myślę sobie też, że
szczególnie tutaj w Puszczy, dostaliśmy niebywałą szansę. Te 5 lat pokazało, że wszystkie obawy związane, nie wiem, z brakiem opału dla miejscowej ludności, z większą liczbą pożarów, bo są suche świerki, z tym, że gradacja kornika się rozwinie i nigdy się nie skończy, są po prostu nieprawdziwe, że las sobie świetnie radzi bez pomocy człowieka, bo pomoc człowieka polega na przeszkadzaniu i na zaburzaniu procesów. Oczywiście też jestem pełen obaw, bo wiem, że lasy państwowe robią wszystko, żeby ten stan, który mamy tutaj od 5 lat, zniweczyć. Są przygotowywane nowe plany urządzania lasu, były podpisywane aneksy, są ciągłe próby, żeby tą puszczę ciąć. I wiem jedną rzecz, że zarówno Puszcza Białowieska, jak i żaden las w Polsce nie będzie bezpieczny, jeżeli nie dokonamy gruntownej reformy leśnictwa, jeżeli nie dokonamy gruntownej reformy tego, czym są lasy państwowe. Ja może już się przełączę tutaj. Głównie chodzi mi o to, że ta reforma powinna dotyczyć przede wszystkim zarządzania lasami i my powinniśmy mieć w ustawie o lasach albo w ustawie o ochronie przyrody formę ochrony, która pozwalałaby nam na bardzo szybkie wyjmowanie z gospodarki leśnej dużych obszarów leśnych. To nie muszą być od razu parki narodowe i po prostu nie prowadzenie tam gospodarki leśnej. Druga rzecz to jest taka, że muszą się zmienić radykalnie finanse lasów państwowych. To znaczy one muszą być i przejrzyste, i leśnicy nie powinni nimi dysponować tak, jak chcą, ponieważ to są pieniądze publiczne, a oni tymczasem dysponują nimi jak chcą. Dobra, pytania. Już są pytania. Właśnie je. Pierwsze takie, które padło jeszcze na samym początku prezentacji, to czy wiesz, z jakiego rejonu jest to zdjęcie z 1916 roku? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. To jest Puszcza Białowieska na pewno. To jest zdjęcie z archiwum Janusza Korbela. I nie wiem, wtedy prowadzono cięcia właściwie na terenie całej puszczy, poza rezerwatem ścisłym. Ten rezerwat ścisły został wywalczony przez Hugona Konwenca. To jest taki niemiecki przyrodnik, który bardzo protestował. Już tam były podciągnięte kolejki. Chcę tylko powiedzieć, że ja widziałem takie dęby, takie duże dęby wycinane w puszczy już jeszcze za moich czasów, kiedy tu przyjechałem, czyli całkiem niedawno. Więc jakby to trwało bardzo długo. Tomasz Niechoda szacuje, że z tej gospodarczej części puszczy zniknęło 80% takich dużych drzew. Przy czym to i tak jest lepiej niż w innych lasach. Padło też pytanie o to, czy można przyjechać już do puszczy. Tak, oczywiście. To znaczy, słuchajcie, bardzo serdecznie zapraszamy do puszczy wszystkich. Wszyscy są tu mile widziani i ja uważam, że w ogóle, słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Myśmy mieli tutaj cudowny, fantastyczny boom turystyczny i ja jestem człowiekiem, który został taki wychowany w takim przyrodniczej kontrze do udostępniania ludziom przyrodniczych pereł. I to mi się bardzo zmieniło, bo uważam, że ludzie nie bronią rzeczy, których nie znają. Co więcej, ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do puszczy, są bardzo przyrodniczo nastawieni i oni właściwie nie mają negatywnego wpływu na puszczę. Mogą zobaczyć fantastyczne rzeczy, zakochać się, ale nie mają jakby ten ruch turystyczny tutaj nie jest zagrożeniem, niewątpliwie żadnym. Więc tak, zapraszamy do puszczy. To jest bardzo, bardzo ważne również dla lokalnej społeczności, która po prostu musi żyć z czegoś i najlepiej, żeby żyła z turystyki. Szczególnie polecam lokalne jakieś niewielkie kwatery, polecam lokalnych przewodników i przewodniczki. To są świetni ludzie,
często bardzo dobrze wykształceni, znający Puszczę, kochający Puszczę, więc przyjeżdżajcie, bo możecie tutaj zobaczyć naprawdę, naprawdę fantastyczne cuda. Ja dzisiaj byłem w lesie, widziałem żubry, widziałem świeże drapania wilków, więc jakby macie tu szansę na wielkie przygody. Były też dwa pytania o szansę, czy Puszcza może stać się parkiem. No ja myślę, że tak, no znaczy ja myślę, że może się stać parkiem, natomiast no w tej chwili mamy, znaczy zrobienie parku narodowego wymaga wielu rzeczy. Ja uważam, że to wymaga po pierwsze zniesienia weta samorządów, bez tego się to nie obędzie. Po drugie reformy lasów państwowych, które ktoś tu pisze, że źle identyfikujemy z przeciwnika, że leśnicy robią to, bo my potrzebujemy drewna. Nie, leśnicy naprawdę działają jak niezłe lobby. Ja po prostu się przez całą moją karierę dziennikarską z tym spotykam. To jest tak, że na przykład cała historia z tym wetem samorządów, żeby blokować parki narodowe, została wymyślona przez ludzi związanych z leśnikami, tak? Znaczy wymyślił to minister Żelichowski, były nadleśniczy, i wymyślił to poseł Pęk z Bractwa Leśnego. To można prześledzić w stenogramach sejmowych. Oni to wrzucili, to było nieprzypadkowe. Więc to jest tak, że dopóki nie zreformujemy lasów państwowych, żeby lasy państwowe nie miały takich narzędzi na wpływanie na rzeczywistość lokalną i polityczną w Polsce, to będzie bardzo trudno nam tworzyć nowe parki narodowe. Tu padło takie pytanie, czy blokowanie parków bierze się z niskich zarobków w parkach narodowych w porównaniu do lasów państwowych? Znaczy nie tylko, znaczy słuchajcie, no nie tylko się bierze z niskich zarobków, ale wyjęcie jakiegoś lasu znaczy po pierwsze leśnicy mają, okej, okay, to jest wiele rzeczy. Po pierwsze niższe zarobki o wiele, ale te niższe zarobki albo wyższe w lasach państwowych są wynikiem tego, że 26 tysięcy ludzi się uwłaszczyło na 1/4 kraju. Więc jakby te zarobki w lasach państwowych są oderwane od rzeczywistości. Nadleśniczowie, którzy zarabiają po 20 tysięcy złotych, to jest naprawdę coś nienormalnego w kraju, gdzie mamy problemy ze służbą zdrowia, z pieniędzmi na nauczanie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli 26 tysięcy ludzi korzysta na wyłączność z 1/4 zasobów 1/4 kraju, no to się dzieje, co się dzieje. Ten twór pod tytułem Lasy Państwowe po prostu dawno się wymknął spod kontroli. To nie jest tylko kwestia PiS-u, tylko to jest kwestia także poprzednich ekip, które dawały coraz to nowe im przywileje i się ich po prostu bały. Więc ja mam nadzieję, że teraz się to skończy. Więc reforma lasów państwowych, ale też reforma parków narodowych, tak żeby one były dobrze opłacaną służbą. No i zdjęcie tego weta samorządowego. Ono jest całkowicie niesprawiedliwe, niekonstytucyjne. No, samorządy nie mogą zawetować, nie wiem, wysypiska śmieci, nie mogą zawetować kopalni odkrywkowej, nie mogą zawetować autostrady i raptem mogą zawetować park narodowy. No, przecież to jest absolutna aberracja. I jakby mamy całą masę systemowych, bardzo, bardzo trudnych zmian, które muszą się stać, żeby powstał park narodowy, tu albo tam, więc ja proponuję, że trzeba po prostu mieć jakiś taki szybki bezpiecznik do wyjmowania lasów z gospodarki leśnej. Po prostu minister albo premier podejmuje decyzję o zaprzestaniu gospodarki leśnej na danym leśnym obszarze. I myślę, że to jest do zrobienia i to jest szybko do zrobienia po wyborach. Kolejne pytanie jest o ten mur z drutu kolczastego. A bo nie, bo tutaj pan Tomasz jeszcze pyta, czy Lasy Państwowe... Znaczy, no był taki projekt archeologiczny i rzeczywiście z niego wyszło, że tutaj ludzie mieszkali w puszczy. No ale co z tego, że mieszkali? No były jakieś kurhany, były małe poletka i te poletka raz były, raz znikały, bo pojawiały się jakieś kataklizmy, więc jakby taka populacja ludzka nie miała
nie miała wpływu na za wielkiego na ekosystem leśny. To znaczy, my musimy zrozumieć, że nowoczesna gospodarka leśna polega na tym, że po prostu się wycina i się sadzi. I to jest przekształcanie lasu. Znaczy, tak się przekształca las z lasu na po prostu uprawę drzew. O tak. Okej, okay, ja by, wiesz, po kolei monitoruję i próbuję je po kolei zadawać. To już odhaczę to pytanie. I wrócę do tego pytania o drut kolczasty. On został zdjęty. Tak, Znaczy nie został całkowicie zdjęty. Znaczy sam ten mur z tak zwanej koncentriny, czyli z drutu żyletkowego, jest niestety w dolinach rzecznych cały czas. Więc podejrzewam, że tam się zwierzęta łapią non-stop. Problem polega na tym, że my nie mamy dostępu ani do jednego muru, ani do drugiego. I no i niestety mamy ten żyletkowy drut na ziemi także. Ciągle jest. Kolejne pytanie to pytanie o brak wody i katastrofę klimatyczną. To trochę już o tym mówiłaś, ale jest pytanie, czy niedobór wody czy jest jakakolwiek szansa, by niedobór wody, pewnie chodzi o to, tak, czy niedobory wody przetrwały wartości przyrodnicze na obszarach bagiennych, na przykład w Niebiebrze, czyli jak oceniasz zagrożenie klimatyczne dla obszaru Biebrza? Znaczy, ja od razu powiem, że znaczy, Biebrza jest trochę innym ekosystemem niż Puszcza, to trzeba pamiętać. Biebrza jest jednak mocno przekształconym przez człowieka ekosystemem, tak, tam mamy i kanały odwadniające w dużej ilości, zresztą w Puszczy też mamy, okej, w Puszczy też mamy kanały odwadniające, coś trzeba z nimi zrobić, ale Biebrza też była bardzo intensywnie używana rolniczo i tam po prostu no, ten torf został przesuszony, to jest na przykład, no, widać, że rozpuda sobie jak na razie radzi, tak, a Biebrza już trochę gorzej. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że z pewnością katastrofa klimatyczna, która nie nadchodzi, tylko już tu jest i się po prostu rozpędza, jest największym zagrożeniem i dla ekosystemów, i dla nas, jako dla naszej cywilizacji. Natomiast musimy też mieć świadomość tego, że ekosystemy, które są mniej przekształcone przez człowieka, lepiej sobie z nią radzą. I to jest właśnie widać w Puszczy Białowieskiej, widać na rozpudzie. I to, co powinniśmy zrobić, to zabierać nasze zabawki z tych ekosystemów, w sensie takim, że powinniśmy je defragmentować, czyli na przykład usuwać drogi, i to drogi zarówno duże z ruchem, jak i leśne drogi, które powodują na przykład to, że wchodzą gatunki obce do takich ekosystemów. Powinniśmy zrobić coś z melioracjami, to znaczy i w Puszczy, i przede wszystkim nad Biebrzą, czyli po prostu tamować wodę w rowach melioracyjnych, bo my tu mamy straszną zmianę w strukturze opadów, to znaczy jakby ilość opadów generalnie się nie zmieniła, ale zmieniła się struktura opadów i zwiększyło się parowanie, ale na przykład widać, że resztki śniegu wczesną wiosną spływają rowami melioracyjnymi, które są przez większą część roku suche, więc to trzeba coś z tym zrobić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale też pamiętajmy, tak jak mówię, cały czas pamiętajmy o tym, że taki las, naturalny las, sobie milion razy lepiej radzi z tym, niż las posadzony, niż taka uprawa sosnowa, którą mamy w większości terenów Polski. Proponuję takie proste doświadczenie. Wejdźcie do takiej uprawy sosnowej w upalny dzień, zobaczcie, jak tam jest gorąco, i przyjedźcie tutaj, zobaczcie, jak tutaj jest chłodno. Dzięki, Adam. Kolejne pytanie. To jest pytanie, ja też mogę się do tego odnieść. Leśnicy wracają do góry, chcą zwiększyć obszar wycinki w Puszczy o połowę, nie patrząc na żadne roki. Znaczy właśnie o tym mówię. Znaczy nie ma żadnego uzasadnienia, żeby po prostu tutaj zwiększać jakiś obszar wycinki. Cały czas trzeba przypominać, że Puszcza to jest 0,5% polskich lasów. 0,7 czy 6 lasów w zarządzie lasów państwowych. To jest naprawdę bardzo mało.
Ja uważam, że w ogóle jakakolwiek rozmowa o jakichś kompromisach w puszczy się skończyła. Ona się skończyła w 2017 roku, kiedy leśnicy tutaj wjechali z harwesterami. Wracanie do ustaleń z 2014 roku już po prostu nie ma żadnego sensu. Te 5 lat pokazało, że Puszcza Białowieska nie potrzebuje żadnych wycinek, żadnych zabiegów, koniec, kropka. Jeżeli mamy rozmawiać z leśnikami czy z rządem o jakichś kompromisach, to powinniśmy rozmawiać nie o kompromisach na poziomie 0,6% polskich lasów, tylko na poziomie 15, 20, a może 30% polskich lasów w ogóle. I wtedy ta puszcza nie będzie żadnym, ale to żadnym tematem, bo według mnie tematem są wszystkie lasy w Polsce i powinniśmy mówić, że chcemy wyłączenia, no nie wiem, 20%, dlaczego nie. Ja myślę, że warto mówić o jakiejś liczbie, powiedzieć, że wyłączmy na 15-20%, zobaczymy, jak te lasy sobie radzą za 15-20 lat. I tyle. I leśnicy się tego boją. Myślę, że też trochę ta historia z wycinką w puszczy polega na tym, że oni chcą z powrotem dyskusję o lasach w Polsce przenieść do Puszczy Białowieskiej. Znaczy robią taki strategiczny ruch, że wszyscy po prostu się skupimy na Puszczy Białowieskiej. Nie, już nie ma co gadać o Puszczy Białowieskiej. Koniec, kropka. Znaczy ci, co ruszą Puszczę Białowieską, znowu czeka ich kryminał. Mam nadzieję, że kryminał też czeka tych, którzy robili te wszystkie olbrzymie cięcia w 2017 roku. Tak, te chęci zwiększenia obszarów wycinki to są plany i to jest kolejny pomysł Lasów Państwowych na to, by tam... Ale to też chciałbym, żeby była jasna rzecz. To pokazuje, że ta instytucja, jaką są Lasy Państwowe, nigdy w życiu puszczy nie odpuści. Więc ona po prostu musi zostać radykalnie zmieniona. Mówi o lasach państwowych, nie opuszczy. Tak, też UNESCO, tu chodzi o zmianę stref UNESCO. UNESCO na pewno na to nie pójdzie. To, co też można zrobić w tej konkretnej sprawie, to na przykład... Tak, ale też chcę powiedzieć od razu, że według mnie strefy UNESCO też już nie mają sensu. Tak? Znaczy strefy UNESCO w tej chwili nie mają sensu, bo puszcza powinna być w jednej strefie bez ingerencji. Koniec, kropka. Tak, tak, tak. Chociażby po to, żeby minimalizować szkody zrobione przez mur. Szkody zrobione przez mur, szkody zrobione przez drogi i tak dalej, i tak dalej. Puszczy po prostu musimy odpuścić. To jest jedna rzecz, a od puszczy wyjść do innych lasów, do lasów przy miastach, do cennych lasów przyrodniczo, do lasów karpackich, do lasów, do Puszczy Bukowej, do Puszczy Solskiej, do Lasów Janowskich, jest cała masa i cennych przyrodniczo lasów, i cennych społecznie, które natychmiast powinny być wyłączone z gospodarki leśnej. Mówię natychmiast. Kolejne pytanie jest o budowę farmy fotowoltaicznej na Polonii Białowieskiej. My jako pracownia na rzecz wszystkich istot monitorujemy tą sprawę. Nie wiem, czy chciałbyś się odnieść do tego pytania. Znaczy ja uważam, że to jest moje, ja nie jestem specjalistą energetyki, ale uważam, że budowanie farm fotowoltaicznych na cennych przyrodniczo terenach to jest pomyłka. Znaczy, co więcej, uważam, że budowanie jakichkolwiek nowych, zajmowanie nowych powierzchni pod, szczególnie pod fotowoltaikę, którą możemy montować na dachach, mamy pełno dachów. Dachów na wsiach, dachów w miastach, możemy to spokojnie zrobić na dachach, zajmowanie nowych terenów jest po prostu pomyłką. To jest zła droga rozwoju, tak? I to też trzeba sobie powiedzieć, że jak fotowoltaika i odnawialne, rozproszone źródła energii mogą nam rozwiązać wiele problemów, to mogą nam też wykreować wiele problemów. To jest tak jak z nożem, czy używamy go do krojenia chleba, czy do zabicia kogoś. Więc ja uważam, że nacisk powinien być przede wszystkim na to, żeby fotowoltaika trafiała na dachy ludzi, bo dach to jest już zajęta powierzchnia. Absolutnie należy zrezygnować z zajmowania nowych terenów pod fotowoltaikę. Niestety zwróćcie uwagę, co się stało, to znaczy mamy coraz więcej problemów z
farmami fotowoltaicznymi na cennych przyrodniczo terenach, bo to nie jest tylko Białowieża, to jest też Pogórze Przemyskie, to są Bieszczady. Ja przed chwilą dostałem maila od jakiegoś przerażonego mojego kolegi, któremu budują gigantyczną farmę fotowoltaiczną z jednej strony, a z drugiej strony zostało zatrzymane zupełnie niemal dotacje do fotowoltaiki na dachach. I to jest bardzo, bardzo zły kierunek. Kolejne pytanie. Czy znał Pan Simonę? Czy widział Pan film Simona? Czy warto go promować? Znałem. Nie odpowiem na to pytanie. Pytanie o prośbę o rozszerzenie wypowiedzi o zagrożeniu populacji rysia w związku z grodzeniem puszczy. No więc po prostu ta populacja bardzo... To wynika z po prostu z tego, że ona jest bardzo mało różnorodna genetycznie. Ta populacja jest nieliczna bardzo. Ona dostała potwornie w kość, nie podniosła się po takiej olbrzymiej redukcji zwierząt w latach 90., kiedy wystrzelano masę sarny. I to jest główna ofiara rysia. Rysią troszkę jakby się poprawiło po tej gradacji kornika, bo jak miały więcej kryjówek, więcej miejsc do polowania wśród tych zwalonych świerków. Ja miałem takie wrażenie, ale od razu mówię, że to jest wrażenie, że jest troszkę lepiej. No i my wiemy, że rysie, wiemy z badań właśnie Instytutu Biologii Ssaków, że rysie przekraczały dość często polsko-białoruską granicę. I że wiele tych terytoriów jest polsko-białoruskich. Co prawda po białoruskiej stronie stoi taki płot, tak zwana systema, ale rysie przechodziły przez nią bez problemu. To z tych badań telemetrycznych IBS-u wynika, że na przykład jeden ryś potrafił ją przejść 50 razy w miesiącu, w tej i we w tej. Także to nie był żaden problem. No więc rozdzielenie tej populacji, odcięcie naszej populacji od tych wschodnich zasobów genetycznych. Do tego mamy świerzba w puszczy, który też jest groźny dla rysiów. No, może spowodować, że bardzo szybko tu rysia nie będzie. Tym bardziej, że tak jak mówię, to jest bardzo delikatna, bardzo taka mało różnorodna genetycznie populacja. I co więcej, ten mur no, jest absolutnie nie do przekroczenia dla rysia i dla żadnych zwierząt. I chcę Państwu powiedzieć, że tak zwane bramki dla zwierząt są po prostu używane w tej chwili do wypychania ludzi na Białoruś. To jest ich jedyna funkcja. Okej. Jest pytanie o Turnicki. Jak tutaj można pomóc? No to jest, znaczy ja wydaje mi się, że też ważne jest pomaganie aktywistom, którzy tam są, że mówienie o tym. No, mam nadzieję, że pójdzie jakaś skarga do Komisji Europejskiej. To, co się dzieje tam na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach jest wstrząsające. No to jest mordowanie bardzo cennych ekosystemów. I co więcej, dlaczego ja też nie wierzę w taką historię, że lasy państwowe po prostu robią to, bo muszą pozyskiwać drewno. Nie. To widać właśnie w Karpatach. Po prostu bardzo często wjeżdżają w tereny, gdzie to jest kompletna aberracja z punktu widzenia ekonomicznego. Im się tam nie opłaca pozyskiwać drewna. A chodzi o to tylko, żeby pokazać po prostu, że kto tu rządzi. I tak jest właśnie w Turnickim Parku Narodowym. Okej. Kolejne pytanie. Czego najbardziej potrzebuje ochrona przyrody w Polsce? Jakich zmian? Ona przede wszystkim potrzebuje takiego bardzo silnego politycznego sygnału, to znaczy, że jest, bo ona wiem, ja wiem, że jestem pewien, że jest traktowana poważnie przez społeczeństwo, to wynika z badań. Większość ludzi chce parków narodowych, większość ludzi chce, i to taka przytłaczająca większość, 80% blisko, większość ludzi chce ochrony dużych drapieżników skutecznej, bo ona jest ale na papierze. Więc pora na polityczne działania, pora na to, żebyśmy mieli bardzo silny resort środowiska, pora na to, żebyśmy mieli Agencję Ochrony Przyrody. My mamy w tej chwili
Ja próbowałem to kiedyś liczyć. 5 czy 6 służb zajmujących się ochroną przyrody. One albo ze sobą konkurują, albo są tak, ponieważ jest ich tak dużo, to wszystkie są słabe, albo ponieważ wydaje im się, że ktoś się czymś zajmuje, to są takie dziury, takie martwe pola, gdzie się nikt niczym nie zajmuje. Wreszcie państwo polskie, podkreślam to, które obywatelom swoim mówi, że przyroda jest naszą wspólną własnością, musi skończyć z tą prywatyzacją naszej przyrody, tak? Bo de facto lasy są sprywatyzowane przez twór zwany Lasy Państwowe. De facto zwierzęta są sprywatyzowane przez PZEU. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to jest, jak to mówią myśliwi, najszybsza prywatyzacja, bo zwierzę, które żyje, jest zwierzęciem własności Skarbu Państwa, jak dostanie kulę, to przechodzi na własność dzierżawcy, czyli po prostu myśliwych. To jest w ogóle niekontrolowane przez państwo, i jedno, i drugie, więc jakby to musi się skończyć. My potrzebujemy, jak ktoś mnie pyta, to taka generalna odpowiedź po prostu brzmi: państwo polskie powinno odzyskać dla Polaków kontrolę nad polską przyrodą, dla Polek i Polaków, dla obywateli naszego kraju, naszego społeczeństwa. Po prostu to powinno się stać, a nie przerzucać to, mieć, a dobrze, tu leśnicy się zajmą, a tu się zajmą myśliwi, a parki narodowe to 1% i są niedofinansowane. A, dzięki, Adam. Jest pytanie, co się stało z kornikiem? Co się no dzieje? Jest go mniej wyraźnie. Po prostu gradacja się załamała i jest go wyraźnie mniej. To jest tak, że no po prostu jakby no wiadomo było, że to się stanie. To znaczy kornik, gradacje kornika są tak samo naturalne jak to, że wilki polują na jelenie. Tak samo kornik atakuje świerki. Więc jakby kornik jest dla mnie naturalną, zupełnie naturalną częścią każdego leśnego ekosystemu, w którym występuje świerk, kornik drukarz oczywiście. Za chwilę będziemy mieli kornika, to znaczy mamy coraz większą ekspansję kornika, jak to się nazywa, taki sosnowy kornik trójzębnego bodajże, który atakuje sosny, więc jakby to będzie problem w lasach gospodarczych duży, ale problem dla produkcji drewna, a nie dla ekosystemu, bo to jest naturalna część ekosystemu. Kolejne pytanie jest o szkołę leśną z Białowieży. Nie mają się uczyć dzieci na Niedzielę. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że zamiast wyjść pod szkołę, no muszą przejechać 20 km dalej do nadleśnictwa, które jest za Puszczą Białowieską. Mogą się tam uczyć. Natomiast to też pokazuje, że właśnie leśnicy nie odpuszczą, że leśnicy różnymi sposobami próbują wcisnąć tą wycinkę w puszczę. No jest to bez sens, no bo tak jak mówię, 5 lat nie cięto. Przez 5 lat, o ile się nie mylę, to wyszła jedna generacja przynajmniej z technikum leśnego, tak? Od początku edukacji do końca. Więc jakby można pojechać zapewne do nadleśnictwa Bielsk Podlaski i się tam uczyć cięcia. Ale Puszcza Białowieska nie jest do cięcia. Nie jest do cięcia. Koniec, kropka. Kolejne pytanie. W jakim stopniu decyzje i fundusze Białowieskiego Parku Narodowego są związane z Lasami Państwowymi? Znaczy decyzje są zapewne związane w sposób polityczny, to znaczy każdy dyrektor się boi fiknąć Lasom Państwowym, bo dwoje takich ostatnich, co tam próbowali coś mówić o Lasach Państwowych, to już ich nie ma. Więc jakby na tym to polega. Natomiast Lasy Państwowe czasami rzucają takie ochłapy Parkom Narodowym z Funduszu Leśnego, to nie są duże pieniądze, bodajże 30 kilka milionów w skali kraju, co przy instytucji, która ma setki milionów zysku i przychód rzędu 10 miliardów złotych, to nie jest żadna duża rzecz. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Pewnie uważam, że Lasy Państwowe po prostu powinny oddawać na ochronę przyrody o wiele więcej. Myślę, że to powinno być jakieś 10% przychodu, czyli około miliarda złotych rocznie. To było ostatnie pytanie, które wyłapałam. Mogę wykorzystać przerwę, kiedy nie ma pytań, czy zachęcam
do zadawania zawsze jest dobry moment. Dlaczego ktoś się pyta, dlaczego nie ma mocnej partii zielonej w Polsce? Dobra. Ja mam na to swoją teorię, to znaczy ja mam taką teorię, znaczy po pierwsze te zielone idee się powtarza, znaczy zaczynają przenikać do bardzo dużo, dużej ilości partii nurtu politycznego. Co więcej, mamy jakichś zielonych posłów i posłanki w Sejmie i oni zaczynają działać. Dlaczego nie ma takiej bardzo mocnej jak w Niemczech? No myślę, że to też wynika z tego, że my mamy bardzo mocne NGOsy i relatywnie mocne jakby w porównaniu z innymi krajami naszego regionu. I dla wielu ludzi te NGOsy, takie jak Pracownia, takie jak Greenpeace, takie jak OTO, jakby wypełniają tą potrzebę posiadania partii zielonych. Myślę, że to też trochę na tym polega. To jest trochę inna droga rozwoju politycznego. Natomiast ci posłowie i posłanki zielonych, muszę powiedzieć, że jest ich coraz więcej. Coraz więcej jest też posłów, którzy się zajmują bardzo poważnie i w dobry sposób, posłów i posłanek, ochroną przyrody. I ja muszę wam powiedzieć, że tutaj też się bardzo mocno poprawia, bo za moich czasów, taki, kiedy byłem dziennikarzem politycznym w latach 90., to był jeden poseł Gawlik i jeden senator Okrzesik. A teraz po prostu jest masa cudownych, fajnych, szczególnie posłanek, które robią dużo dobrej roboty. Więc jeśli chodzi o przyszłość też taką polityczną, to też jestem optymistą. Gdzie znaleźć tych posłów zielonych? Wymieniłeś parę nazwisk. Tak, jest Ula Zielińska na przykład, jest Daria Gasek-Popiołek, która jest posłanką lewicy, ale jest zielona, jest Aneta Sowińska. To jest masa po różnych partiach, wbrew pozorom jakby tych posłów i te posłanki zebrać, to by się może klub nie zebrał, ale takie koło poselskie mocne już by było. I więc jakby jest coś takiego, ta zieloność powoli się niesie. Pytanie o to, dlaczego nie powstają nowe parki narodowe, co jest główną przyczyną? No ja myślę, że główne to jest właśnie weto samorządów, które jest kompletnie niekonstytucyjne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest lasy państwowe po prostu, myślę, że na to nie pozwalają i tu nie ma co się oszukiwać, to znaczy, że one się sprytnie chowają za samorządami, sprytnie się chowają za różnymi politykami, ale to główną siłą sprawczą są lasy państwowe i dopóki się nie zabierze tego weta i dopóki zmieni się lasów państwowych, to parki narodowe, przy czym tu zaznaczam parki narodowe, które mają obszary leśne, bo ja na przykład się spodziewam, że jakiś park na jakichś bagnach za chwilę może powstać, tak? Za chwilę się okaże, że mamy park, to będzie miał tam 1100 hektarów, bo minimalnie musi być mieć 1000 i będzie zajmował łąki albo stawy na przykład, tak? I będzie tam trzech wartościowych drzew. Takie coś może powstać. Czy pojedynczy posłowie nie mają siły sprawczej? No nie do końca tak jest. Mają. To znaczy to mają siłę sprawczą i ja się nauczyłem, że kilkoro sprawnych posłów może bardzo dużo zdziałać, bo bardzo często w Sejmie jest tak, że ta taka większość nie ma ugruntowanej opinii na dany temat, więc to nie jest tak do końca. Tutaj zamiast posłów można też wspierać i propagować lokalne młodzieżowe strajki klimatyczne. Słuchajcie, to się nie wyklucza. To znaczy jakby to jest bardzo ważne, że musicie pamiętać o tym, że ten najlepiej, najbardziej efektywne akcje i najbardziej efektywne działania na rzecz przyrody to były działania, gdzie mieliśmy i polityków, i NGOsy, i naukowców, i ruch obywatelski, i media. I dopiero kiedy one połączą siły, wtedy to zaczyna działać, wtedy to zaczyna hulać. Każde z tych elementów pojedynczo jest naprawdę skazane na niepowodzenie, więc jakby
Należy wspierać posłów, należy wspierać NGOsy, należy wspierać dziennikarzy, wolną prasę, należy wspierać wolne sądy, bo patrzcie, ile było dobrych wyroków dla przyrody. Więc to wszystko to są takie elementy społeczeństwa obywatelskiego, które są niezwykle ważne. Naukowcy bez radykalnych NGOsów, wszystkie analizy by lądowały w szufladach polityków. Bez tego, co mówi społeczeństwo, bez mediów, to by się nie przebiło do polityków i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nie róbcie tak zwanego cherry picking, tylko po prostu, jeżeli możecie, to wspierajcie wszystkich ludzi, którzy działają dla ochrony przyrody na różnych poziomach. To jest super ważne, naprawdę. Nie wyłapałam żadnych nowych pytań, więc wykorzystuję każdą przerwę na reklamę dzikiego życia. Czytajcie dzikie życie. Tak. Czy w lasach państwowych zdarzają się prawdziwi miłośnicy przyrody? Czy jest na to szansa w przyszłości? Tak, jeżeli zreformujemy lasy państwowe, tak. Ja myślę, że ten system jest po prostu dość zabójczy dla miłośników przyrody w lasach państwowych i oni albo ich nie ma, albo siedzą cicho. Natomiast ja chcę powiedzieć od razu, że to nie jest tak, że leśnik nie może być miłośnikiem przyrody, ale że leśnik nie może działać na rzecz ochrony przyrody, bo duża część ludzi, którzy działali na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, to byli leśnicy po studiach, co prawda nie w lasach państwowych, co pokazuje, że ta instytucja też coś robi z ludźmi, ale to byli leśnicy po studiach leśnych, no nie wiem, profesor Jaroszewicz, profesorostwo Jędrzejewscy, którzy zrobili pierwszy projekt ochrony, znaczy pierwszy projekt Parku Narodowego, do tego, nie wiem, no Michał Książek jest po studiach leśnych przecież, prawda? Michał robi bardzo dużo dla ochrony przyrody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Profesor Rafał Kowalczyk, który bardzo zawsze mocno zabiera głos, jest, jeśli się nie mylę, po studiach leśnych. Więc jakby to, że ktoś jest leśnikiem, nie oznacza, że nie zabiera głosu, nie jest miłośnikiem przyrody. Natomiast rzeczywiście ta liczba się gwałtownie zmniejsza, jeżeli ci ludzie zaczynają pracować w lasach państwowych, co znaczy, że coś źle jest z tą organizacją. Jest pytanie, czy są wyniki badań z puszczy dotyczące fragmentacji siedlisk przez drogi? Ojej, no nie ma, trudno powiedzieć, natomiast fragmentacja, tu musielibyście zaprosić Nurię, fragmentacja środowiska w ogóle w Europie jest gigantyczna, znaczy w ogóle na świecie jest gigantyczna. My wiemy, że bardzo duży wpływ na środowisko ma droga Narewkowska, szczególnie ruch na niej, gdzie jest on bardzo duży, te prędkości są olbrzymie i to ma duży wpływ, tak. Tu jest pytanie o ekofilozofię. Czy mamy szansę na powrót do idei nurtu ekofilozofii? Co musiałoby się wydarzyć? Ale my trochę wracamy do tego. To znaczy jakby na różnych poziomach. Ja nie jestem specjalnym ekofilozofem, bo jestem, to nie jest jakby mój nurt bardzo. Natomiast widzę, że to powraca nam bardzo, bardzo wielu poziomach i to jest coraz mocniejsze, więc jakby to się wydarza według mnie. Kolejne pytanie, które padło, czy nie przegapiliśmy lata jako momentu dla rozpoczęcia kampanii na rzecz ochrony przyrody, pyta Krzysztof. Oj nie, ja myślę, że kampania na rzecz ochrony przyrody powinna trwać non-stop, więc to nie, lato nie jest to jakaś specjalna rzecz. A zimą stuk, każda pora roku jest dobra. Jest pytanie, tutaj jesteś na miejscu, więc możesz dać dobrą odpowiedź, jak lokalna społeczność odnosi się do propozycji poszerzenia obszaru parku, jak do wycinki, jak do działalności lasów państwowych?
No więc to jest bardzo ciekawe pytanie i ja chętnie na nie odpowiem, znaczy, ale najpierw zrobię taki krótki rys historyczny, bo tam jak widzieliście to zdjęcie z tego 1915 czy 16 roku, to jest też krytyczny moment, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, jeśli chodzi o lokalną społeczność. To znaczy z jednej strony mieliśmy gigantyczne bieżeństwo, czyli ucieczkę ludzi z tych regionów, w głąb Rosji. Oni po prostu przez propagandę carską byli przerażeni tymi nadchodzącymi Niemcami i po prostu tutaj po prostu masa ludzi, duża część tego społeczeństwa uciekła w głąb Rosji. Niemcy jak tu przyjechali, zobaczyli te wielkie dęby, wielkie żubry, rozpoczęli budowę tartaków, fabrykę terpentyny ściągnęli z Belgii, to była największa fabryka wówczas w Europie, oni wtedy też zdobyli Belgię. I na miejsce społeczeństwa, które żyło z jako taką harmonią, oczywiście taką harmonią narzuconą przez cara z puszczą, no zostało stworzone bardzo szybko społeczeństwo industrialnie wykorzystujące las. Tak, o tym mówię, industrialnie wykorzystujące las. Ta pamięć o tym, jak było przed 1915 rokiem, przez bieżeństwo, przez to wszystko, praktycznie zniknęła tutaj w społeczeństwie. I ono właściwie się zapatruje na, powiedziałbym, w przeważającej większości bardzo, bardzo źle na ochronę puszczy. Uważa, że to jest marnotrawstwo, że ten las gniję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale co chcę powiedzieć, bardzo wyraźnie podkreślić, od pewnego czasu, to nie jest jeszcze może jakaś masowa zmiana, ale bardzo, bardzo wyraźna, coraz więcej ludzi, szczególnie młodych ludzi, wypowiada się za ochroną Puszczy Białowieskiej, takich tutejszych, lokalnych, z dziada, pradziada i działa na rzecz ochrony puszczy. Mamy to Stowarzyszenie Lokalsi Przeciwko Wycince. Ci ludzie naprawdę zaczęli działać. To, że oni powiedzieli to, że są przeciwko wycince, to jest jakaś olbrzymia, wielka, gigantyczna odwaga i co więcej, to się coraz bardziej przebija do lokalnej społeczności, więc coraz większa część może nie jest za ochroną puszczy, ale jest przynajmniej neutralna i muszę powiedzieć, że to w ostatnich latach się naprawdę bardzo zmieniło, bardzo się zmieniło na korzyść. To się też zmienia na pewno dzięki temu, że wy przyjeżdżacie do Puszczy, że tacy ludzie jak wy przyjeżdżają do Puszczy, że jest coraz więcej takich proprzyrodniczych turystów, więc to też jest ważne, żebyście przyjeżdżali, żebyście tu byli. Dzięki za odpowiedź na to pytanie. Tu jest takie ogólne pytanie, czy można podać państwo pozwem o grabież lasów, które są dobrym wspólnym? To jest dobre pytanie, bo wiemy, że ze strony pracowni takie pozwy były i są i wyszły z tego zabezpieczenia. Nie wiem, czy to można zrobić. Może można, może ktoś powinien spróbować. My to robimy w pracowni na gruncie prawa cywilnego i sądów cywilnych, ale walczymy o to, żeby to można było dołączyć do postępowań administracyjnych, żeby każdy miał prawo do sądu, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Powinno się dać, można na gruncie prawa cywilnego, każdy powinien mieć prawo do sądu, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Pytanie o, Adam, czy masz jakiś stały program w telewizji? Znaczy to jest od razu pytanie i też drugie pytanie, które jest z tym związane, kiedy premiera Zwierząt Wajraka sezon trzeci, więc od razu powiem, że mam stały program Planet Plus, niestety to jest kodowane. I premiera w listopadzie tego kolejnego trzeciego sezonu będzie bardzo fajny. Pierwszy program będzie bardzo fajny o wilkach. Miałem tutaj super spotkania z wilkami, więc jakby bardzo, bardzo polecam. Może kiedyś będę miał w jakiejś telewizji bardziej dostępnej, bardziej publicznej. Na razie mam w tej, mam bardzo fajną, zgraną, małą ekipę i robimy super programy, sporo jest z puszczy, właśnie wilki, będzie o dzięciołach. Teraz skończyliśmy zdjęcia do
do programu o owocowaniu dębu, żeby pokazać też, jak duże drzewa są ważne. Więc jakby tak, mam program w Planet Plus i premiera już niedługo, kolejnego sezonu. Pytanie o to, czy jemioła atakuje nasze lasy. Tak, jemioła atakuje nie lasy, tylko drzewa, bo jemioła jakby oczywiście jest takim półpasożytem, można powiedzieć. Ona może być problemem. Tu widzimy, że jest coraz więcej jemioły, ale to, uwaga, to jest też związane z ocieplaniem się klimatu. Gdzieś tutaj widziałem, że była na liście słuchaczy Marcelina Zimny, doktor Marcelina Zimny, i Marcelina kiedyś pokazywała mi takie wyniki badań, że jak jest ocieplanie się klimatu, to przybywa jemioły. Nie wychwyciłam żadnego kolejnego pytania. Tutaj chyba jest komentarz do tego momentu, kiedy odpowiadałeś na pytanie o ekofilozofię. Przyroda jest dla ludzi, czy ludzie są dla przyrody? Znaczy, ja myślę, że jedno i drugie, tylko pytanie, jak my tą przyrodę wykorzystujemy. To znaczy, z przyrody można korzystać różnie, tak? To znaczy, jakby to, że ja chodzę do lasu i się nim zachwycam i po prostu mam tam cudowne przygody i jestem przez to niepoprawnym optymistą, chodzę do tego lasu, też jest wykorzystywaniem przyrody, tak? Jak najbardziej. Ja wykorzystuję przyrodę w sposób niebywale egoistyczny dla swojego dobrego samopoczucia, więc to jest wykorzystywanie przyrody. Troszkę się boję takiego czegoś, że ludzie są dla przyrody, bo to oznacza od razu, to musisz coś robić dla przyrody. A ja uważam, że najfajniej by było, jakby nic nie robić dla przyrody. Tak? Ja uważam, że przyroda sobie najlepiej radzi, kiedy jest pozostawiona sama sobie. Że jak ktoś mówi, zróbmy coś dla przyrody, to mi się po prostu od razu włączają po prostu wszystkie lampki alarmowe i dzwonki i po prostu myślę sobie, Boże, będą sadzić drzewa albo dokarmiać zwierzęta i myślę sobie, oj, niedobrze, tak? Więc tak, uważam, że najlepiej nic nie robić dla przyrody, nie oznacza to, żeby z niej nie korzystać, ale może nie korzystać za pomocą sztucera i piły łańcuchowej. To jest bardzo fajne pytanie. Jakie są najlepsze miejsca do obserwacji przyrody w Puszczy Białowieskiej? Nie odpowiem na to pytanie, bo Puszcza jest wszędzie świetna. Jest naprawdę wszędzie znakomita i ta jej różnorodność jest taka, że słuchajcie, ja wychodzę z domu, po prostu przechodzę 500 metrów i się zatrzymuję na przykład na 2-3 godziny, bo spotykam coś zachwycającego. Powiem tylko tyle, że najlepsza do obserwacji zwierząt w puszczy i przyrody puszczańskiej jest tak, ja to tak nazywam chłodna pora roku, czyli mniej więcej od września, od początku września, tak gdzieś do połowy maja. I wtedy jest w puszczy najfajniej, najlepiej. Przeglądam pytanie, jeszcze parę się pojawiło. Tutaj na przykład a propos, czemu jemiołuszkę widuje się zimą obecnie dużo rzadziej niż pod koniec XX wieku? Jak jest na przykład na Mazowszu, a jak jest tu w puszczy? Pyta Łukasz. To znaczy ja wiem jedno, że naloty jemiołuszek bardzo zależą od ilości pokarmu w Skandynawii. Były takie prace szwajcarskie. I może po prostu one mają więcej pokarmu. Trudno mi powiedzieć, ale tutaj na Podlasiu te naloty wciąż są, że tak powiem, dość obfite. No i ja na przykład mam duży problem, bo mam piękną lipę przed domem i żeby obserwować jemiołuszki, posadziłem sobie pod tą lipą kalinę, więc jemiołuszki przylatują, zjadają kalinę, ale robiąc kupy z nasionami lipy, po prostu z nasionami jemioły potężnie zakaziły tą biedną moją lipę jemiołą i nie wiem, co z tym zrobić, więc
ale naloty ciągle są duże. Kolejne pytanie, czy dziki są w puszczy? Tak, kiwnę głową, żeby nikt nie usłyszał. Są, bardzo fajnie wracają i bardzo fajnie się odrodziły, natomiast są super ostrożne. Super ostrożne. Częściej widuję wilki niż dziki, natomiast na fotopułapkach widzę sporo dzików, widzę młodych dzików, widzę całe takie dzicze rodzinki, więc jakby wróciły, super, że są, bo one są bardzo ważne dla ekosystemu, ale należy o nich mówić bardzo cicho, żeby jakiś po prostu znowu pan minister nie usłyszał, nie zarządził rzezi. Jest jeszcze komentarz, powrót do tego wątku zmian klimatycznych. Pan Krzysztof pisze, że chodziło o wyjątkowo upalne, suche lato, którego wszyscy mieliśmy okazję doświadczyć. Myślę, że to tak działa, żeby osiągnąć zmiany w systemie, potrzeba jest odpowiednia duża liczba osób przekonanych co do konieczności zmian. Czy zmiany klimatyczne, których doświadczamy, mogą być właśnie takim zapalnikiem? Znaczy nie, oczywiście, że mogą być, przy czym ciekawa rzecz jest taka, że to chyba profesor, a propos właśnie i zmian klimatu, i zmian społecznych, to pokazywał mi, albo mówił mi o tym profesor Malinowski, fizyk atmosfery, mówił mi, że do zmiany tak naprawdę jest potrzebne 3% społeczeństwa przekonane o tym. Czy tak naprawdę zmian dokonuje mniej, mała mniejszość, zawsze prawie. I oczywiście my tą świadomość klimatyczną mamy coraz lepszą, ale ja uważam i wielu specjalistów uważa, że to się nie obędzie bez zmiany systemowej. To znaczy chodzi o to, że my musimy, że politycy naciskani przez nas muszą zmienić ten system. Że oczywiście edukacja i indywidualne wybory są bardzo ważne, ale to musimy też nie tylko działać protestując, nie tylko działać pisząc, ale również działać przy urnach wyborczych, po prostu głosować. Czy można podać przykłady innych krajów Europy co do podejścia do przyrody, lasów, które można pochwalić albo przenieść na nasz grunt? Ale ja myślę, znaczy ja, lasy Szwecji, nie daj Boże, i szwedzkie, skandynawskie modele polowania, tylko pamiętajmy o tym, że większość lasów szwedzkich to są lasy prywatne. Więc podejście do nich jest zupełnie inne, chociażby dlatego, że są prywatne. Ja uważam, że my mamy po pierwsze dość unikalne, to oznacza szansę, dość unikalny punkt startowy. To znaczy większość lasów w Polsce to są lasy publiczne, czyli lasy należące do nas wszystkich, do Skarbu Państwa. Nie za bardzo można do tego przyłożyć jakieś modele z Europy Zachodniej, bo tam większość lasów to są lasy prywatne. Natomiast uważam, że państwo powinno przykładać większą wagę do funkcji nieprodukcyjnych tych lasów. Ono w ogóle nie przykłada, bo tak jak mówię, oddaliśmy to lasom państwowym. Lasy państwowe zostały stworzone jako instytucja samofinansująca się, czyli finansująca się z wycinki po prostu. I tyle. Więc po prostu zrobiliśmy system, w którym lis pilnuje kurnika. I w jakiś sposób musimy z tego wyjść. Wydaje mi się, i to chcę powiedzieć z całą mocą, że Polska przez bardzo dobry stosunek społeczeństwa do przyrody, mamy wybitnie dobry stosunek społeczeństwa do przyrody na tle innych krajów, uwierzcie mi, to Nuria mi powtarza, ma dużą szansę na wypracowanie takiego modelu, który powinien być wzorem dla innych krajów. Znaczy, my możemy wypracować model zarządzania przyrodą, który będzie wzorem dla bardzo wielu krajów. Nie musimy się rozglądać, możemy stworzyć taki model na bazie tego, co mamy, na bazie też doświadczeń z innych krajów, na bazie obszarów Natura 2000, na bazie doświadczeń amerykańskich i tak dalej. Ale mówię o jednej bardzo ważnej rzeczy. Stosunek Polaków do przyrody, i to wynika z badań, stosunek Polaków do lasów, stosunek Polaków do dużych drapieżników, do dużych zwierząt, jest naprawdę jednym z najlepszych w Europie. I to pamiętajmy, że my mamy zagęszczenia w Polsce,
rzędu 120 osób na kilometr kwadratowy, podczas gdy nie, Norwegia ma 16 osób na kilometr kwadratowy, więc jakby mamy naprawdę duży potencjał. Przyroda jest tym w Polsce, z czym identyfikuje się bardzo wielu ludzi. Można na tym budować bardzo dobry, taki nowoczesny patriotyzm, nie przeciwko komuś. Mam nadzieję, że w końcu klasa polityczna to podchwyci. Mówiłeś o fajnym stosunku Polaków do przyrody, a jest pytanie o stosunek do ekologów. Czy nie są nadal postrzegani jako jakaś ekstrema? No nie, z jednej strony są postrzegani, ale z drugiej strony już nie są postrzegani. To znaczy oczywiście próbuje się im taką łatkę przylepić. Non stop jest takie próby, ale wiecie, no ja na przykład teraz byłem na Igrzyskach Wolności, takiej wielkiej, można powiedzieć, liberalnej imprezie, tak? Gdzie niektóre workshopy organizował Greenpeace, także już nawet ci liberałowie się Greenpeace'u nie boją, więc jakby, no jakby te, ta cała, te przypinanie łatki ekoterrorystów i tak dalej, zrobiło się tak śmieszne, że już nikt tego nie traktuje poważnie. Więc nie, ekolodzy nie są postrzegani jak ekstrema. To znaczy, próbuje się narzucić jakby taką narrację, ale ona po pierwsze nie jest prawdziwa, a po drugie już chyba nie jest skuteczna. I też trzeba pamiętać o tym, bo tutaj pan pisze, że Partia Zielonych w Niemczech i Austrii. Nie wiem jak w Austrii, ale w Niemczech ci ludzie, którzy zakładali Partię Zielonych dawno temu, byli traktowani jak ekstrema, tak? To byli ludzie, którzy się wywodzili z bardzo radykalnych ruchów. I ona przeszła jakąś swoją przemianę, ale też jakby nie wyrzekając się też swojej tożsamości. I wydaje mi się, że w Polsce albo będziemy mieli Partię Zielonych silną, albo będziemy mieli dużo zieloności w innych partiach. Też zwróćcie uwagę na to, że na przykład lasy pierwszy raz pojawił się jako temat w czasie wyborów prezydenckich w Polsce. Tego wcześniej nie było. Polska jest też krajem o wyjątkowej wrażliwości, bo nie znam drugiego kraju w Europie, w którym kandydat na prezydenta musiałby zrezygnować z polowania. Tak było z Bronisławem Komorowskim, tak? Wszyscy wiedzieli, że jak będzie dalej polował, to nie ma szans, żeby zostać wybrany. Więc naprawdę mamy super duży potencjał. Mamy ostatnie minuty. Spotkanie jest zaplanowane do 19:30. Jest pytanie o populację rzadkich sów, jak mają się w puszczy. Suweczka ma się bardzo dobrze. Włochatka to zależy od gryzoni. Czasami jest jej sporo, czasami jest jej mało. Suweczki jest naprawdę dużo. Puchacza mamy kilka, może jedną, może dwie pary, ale on potrzebuje dużych terenów otwartych. Puszczyk mszarny, no to jest duża zagadka. Ja widziałem puszczyka mszarnego tutaj kilka razy, ale myślę, że mamy lęgowe puszczyki mszarne po polskiej stronie, tylko nie mamy tak dobrego przeszukania terenu, jak na przykład w Sobiborze, więc jakby to też może być różnie w stosunku do roku. Mogę powiedzieć tylko, że może to jest jakaś nie zbyt wielka tajemnica, ale mój kolega Adam Buszko pokazał mi bardzo piękne zdjęcia puszczyka uralskiego w puszczy, więc mamy kolejny gatunek. Zostały ostatnie pytania. One są, mówiłeś o tym przez całe spotkanie. Takie. Czy LP są dobre czy złe? To znaczy w tej formie jakiej są bardzo, 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 bardzo złe i są do głębnej reformy. Łącznie być może z włączeniem ich do budżetu. I jeszcze pytanie o ocenę profesora Szyszki i o pomyśle postawienia mu pomnika. No to jest bardzo zabawne w ogóle. Znaczy ja uważam, że ta mania stawiania pomników, żeby narzucić komuś swoją narrację, jest z jednej strony zabawna, a z drugiej strony smutna. Znaczy ja się w ogóle tym nie przejmuję. To znaczy, że ten pomnik będzie tam stał, nie stał. To znaczy, to jest, dla mnie najważniejsze jest to, żebym w puszczy nie usłyszał już nigdy w życiu. I wtedy pomnik może sobie stać.
Ostatnie pytanie to pytanie, na które ja znam odpowiedź, czy będzie dostępne nagranie webinaru. Tak, będzie po kilku dniach, zawsze publikujemy wszystkie webinary pracowni z naszymi gośćmi na kanale YouTube pracowni, więc tam to nagranie na pewno trafi. Adam, bardzo dziękuję za przyjęcie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to było przydatne. Chcę Wam też powiedzieć, że naprawdę ten moment w Puszczy jest w tej chwili wyjątkowy i że trzeba utrzymać go raz na zawsze. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję wszystkim za ciekawe pytania. Dziękuję Twoją prezentację o Puszczy i widzimy się wszyscy w Puszczy. Dobranoc, do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.